Polish with John. Podcast dla uczących się języka polskiego. Przyswajanie języków obcych. Cześć, co u was słychać? Witajcie w kolejnym podcaście Polish with John. Nazywam się Jan Oko i chcę wam pomóc w nauce języka polskiego. Podcast ukazuje się dzięki wsparciu moich patronów na portalu Patreon. Za wsparcie serdecznie dziękuję. A jeżeli podoba ci się moja praca, zapraszam cię do dołączenia do grona patronów. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak tak naprawdę przyswajamy sobie język, jak się go naprawdę uczymy. Ten temat interesuje mnie od dawna, ponieważ od niedawna znowu uczę w szkole, postanowiłem sobie odświeżyć niektóre sprawy. Przy okazji podzielę się z wami tą wiedzą i moimi przemyśleniami. Jedną z najważniejszych osób w dziedzinie poznawania tego, jak uczymy się języków obcych, jest Steven Krashen. Na podstawie badań sformułował on swoje teorie, które sprawdziły się w praktyce. Wielu poliglotów potwierdza, że jego teorie są prawdziwe. Potwierdzają to także inne badania. Niestety, mimo że swoje wyniki opublikował ponad 40 lat temu, w Polsce nie są one dobrze znane. Autorki podręczników metodycznych do nauczania języka polskiego, jak Komorowska czy Seretny i Lipińska, ciągle uważają to za alternatywne podejścia i moim zdaniem, po przeczytaniu ich książek, nie znają tak naprawdę jego podejścia. Dlatego warto, żebyście się wy zapoznali z podejściem Krashena i spróbowali je zastosować. Dzięki temu łatwiej nauczycie się języka polskiego, a tego podejścia niestety nie ma w polskich podręcznikach. Zacznijmy od tego, że język tak naprawdę przyswajamy, a nie uczymy się go. Przyswajanie jest procesem podświadomym, często niezauważalnym. Po prostu z czasem mówimy, posługujemy się językiem coraz lepiej. Uczenie się jest natomiast świadome, ale nie prowadzi do zdobywania kompetencji w posługiwaniu się językiem. Widać to po osobach, które nauczyły się języka na tradycyjnych kursach, w porównaniu do tych, którzy nauczyli się go z ulicy, czyli przez bycie z ludźmi, rozmawianie i używanie, a bez kursów czy książek do gramatyki. Znam kilka osób, które nauczyły się języka polskiego właśnie z ulicy. I widzę to też po sobie, że więcej daje mi kontakt z językiem niż wkuwanie końcówek, koniugacji i deklinacji. I na tym Krashen bazuje pierwszy punkt swojej teorii, swoją pierwszą hipotezę. Przejdźmy więc do wszystkich pięciu podstawowych hipotez, które kiedyś sformułował Krashen i które dzisiaj nazywamy hipotezami chyba dla zachowania tradycji, bo sprawdziły się one w praktyce. Oto wspomniane pięć hipotez. Pierwsza, the acquisition learning hypothesis, czyli hipoteza przyswajania i uczenia się. Druga, the monitor hypothesis, czyli hipoteza monitora. Trzecia, the input hypothesis, czyli hipoteza dotycząca tego, jaki język jest naszym modelem, czyli co wchodzi do naszego mózgu. Czwarta, the natural order hypothesis, czyli hipoteza naturalnego porządku. Piąta, the effective filter hypothesis, czyli hipoteza filtra emocjonalnego. Kolejność hipotez nie jest zbyt istotna, ale za to ważne są wnioski, które z nich wynikają. Po pierwsze, język przyswajamy, a nie uczymy się go. Znacie taką sytuację z kursów językowych, kiedy nauczyciel podał wam reguły tworzenia czasu przeszłego, pokazał czasowniki nieregularne, a potem dał mnóstwo ćwiczeń, gdzie trzeba wstawić czasownik w odpowiedniej formie? Pamiętacie, jak po tych wszystkich ćwiczeniach i tak nie potrafiliście płynnie wypowiedzieć najprostszego zdania w nowym czasie, a co najwyżej powoli przetłumaczyć je z języka ojczystego? To właśnie dlatego, że nie przyswoiliście języka nowych form, a jedynie ich się nauczyliście. Ja porównuję to do szyfrowania. Można nauczyć się szyfrować jeden język za pomocą drugiego, a potem go odszyfrowywać. Jednak jest to proces powolny, długi i zupełnie niepodobny do tego, jak używamy języka w komunikacji. Jeżeli już,
to będzie przypominał staranne pisanie tekstu, może wiersza, kiedy zastanawiamy się nad każdym słowem, formą czy zwrotem. To szyfrowanie i świadomość tego procesu prowadzi nas do hipotezy monitora. Czym jest ten monitor? Jest właśnie bardzo świadomym, ostrożnym używaniem języka. Koncentrujemy się na tym, żeby użyć poprawnych form. Długo zastanawiamy się nad każdym słowem. Świadomie używamy reguł gramatycznych. Nie ma tu miejsca na spontaniczność. Co więcej, każdy język jest tak dużym systemem, że nikt nigdy świadomie nie nauczy się wszystkich reguł i ich nie będzie świadomie przestrzegał. Z tym filtrem tak naprawdę ciągle walczymy, bo nie pozwala on nam być sobą, nie pozwala na swobodę, tylko ciągle przypomina o błędach, spowalnia mówienie, po prostu nas blokuje. Jak więc przyswajać język? Z imersji, z zanurzenia się w języku, tak jak dzieci. Jednak sama imersja nie wystarczy. Często nauczyciele myślą, że wystarczy po prostu mówić, czy po prostu być w środowisku, gdzie dany język jest obecny i to wystarczy. To tak nie wygląda. Przyswajanie języka i jego aktywizacja potrzebuje odpowiedniego pożywienia. Jeżeli nie znam języka, to nie poznam go słuchając audiobooka z dziełami Szekspira, czy tylko siedząc w barze z native'ami. Potrzebny jest odpowiedni input, wkład. Taki, który rozumiemy, który będzie coś znaczył. Dlatego zamiast tylko słuchać, lepiej na początku coś oglądać, bo to, co widzimy, ułatwia nam zrozumienie języka. W barze też możemy nie tylko słuchać, ale też obserwować czynności, reakcje. Małe dziecko też cały czas uczy się języka od kogoś, kto się nim opiekuje. Rodzice mówią dziecku, co ma zrobić i powoli dziecko łączy czynność z konkretnymi słowami. Tutaj świetnie sprawdza się w nauczaniu metoda TPR, czyli Total Physical Response, którą zaproponował James Usher. W poznawaniu języka istotne jest, aby nigdy nie robić za dużych kroków naraz. Trzeba iść do przodu, trzeba posuwać się krok po kroku, bo nie da się skakać w dal. I od razu też możemy zobaczyć, czym jest hipoteza porządku naturalnego. Według Kreszena przyswajamy sobie język w pewnej określonej naturalnie sekwencji i żeby zrobić jakiś krok, wcześniej musimy zrobić konkretne inne kroki. W bardzo uproszczony sposób. Nie da się poznać strony biernej bez poznania wcześniej strony czynnej. Chodzi więc nie tylko, żeby kolejny krok był poznaniem jednej nowej rzeczy, ale żeby wszystkie kroki były robione w odpowiedniej kolejności. Ten element trudno zastosować w samodzielnym uczeniu się, bo do tego potrzeba odpowiednich materiałów. Można jednak przynajmniej odpowiednio ułożyć sobie podcasty, teksty itd., aby mieć z nimi kontakt od najprostszych do najtrudniejszych. Jeżeli jakiś materiał jest dzisiaj dla nas za trudny, także bardzo ciężko nam go zrozumieć, lepiej przełożyć go na później, gdy będziemy znali już inne elementy. W tych innych elementach, w innych prostszych tekstach mogą się przecież pojawić te kroki, które potrzebne są, żeby zrobić ten krok, który teraz jest tak trudny. I na koniec została nam hipoteza filtra emocjonalnego. Niektórzy myślą, że to jest wszystko, co zaproponował Kraszen, ten filtr emocjonalny. Na pewno jest to ważna część jego teorii, choć nie można zapomnieć o tym, o czym już mówiłem. Jeżeli chodzi o filtr emocjonalny, to polega on na tym, że istnieje wiele czynników emocjonalnych wpływających na to, jak szybko uczymy się używać języka. Stres będzie nas blokował. Może być to stres związany z niemiłym nauczycielem albo obawa przed popełnianiem błędów. Może też wynikać z faktu, że staramy się zrozumieć coś z poziomu, który jest dla nas za wysoki. Nie będzie nam się po prostu chciało przedzierać się przez podcasty, teksty czy filmy, które są dla nas zbyt trudne. Sam mam ten problem w uczeniu się uzbeckiego, bo nie ma materiałów dla średnio zaawansowanych. Zwykłe artykuły są dla mnie za trudne,
a brakuje tekstów prostych, które można by czytać czy słuchać dla przyjemności, nie znając jeszcze dobrze języka. Co z tego wszystkiego wynika dla nas, tak praktycznie? Myślę, że przede wszystkim nie należy przejmować się za bardzo zapamiętywaniem całej gramatycznej teorii czy wkuwaniem na pamięć list słówek. Ważniejszy jest kontakt z językiem. Jeżeli czegoś słuchamy albo coś czytamy, to szukajmy rzeczy prostych, które rozumiemy, tak żeby nauczyć się z nich jednej nowej rzeczy. Powtarzajmy je, bo dobrze jest przyswoić nowe formy czy słowa w różnych kontekstach. Nie warto się stresować uczeniem się na pamięć słówek, szczególnie takich, które są mało przydatne. Moim przykładem tutaj jest morszczuk, którego miałem się nauczyć na kursie po hiszpańsku. Nie nauczyłem się, ale tak szczerze wiem tylko tyle o tej rybie, że jest to ryba i można ją jeść. Nie wiem, jak smakuje, nie wiem, jak wygląda i właściwie to nic o niej nie wiem, nawet po polsku. Więc po co mi to słowo po hiszpańsku? Warto za to otaczać się językiem, mieć z nim dużo kontaktu. Także jak jesteśmy na jakimś kursie, nie wystarczy zrobić ćwiczenia z zadania domowego i czekać na następną lekcję. Warto poszukać materiałów do imersji na naszym poziomie. A jeżeli jakiś materiał, podcast, artykuł czy film będzie za trudny na dzisiaj, to nie czytajmy albo nie oglądajmy go całego teraz, tylko zostawmy na później. Dlatego też warto najpierw próbować z takimi rzeczami jak na przykład Harry Potter, bo często już go znamy, wiemy, o co chodzi. Dzięki temu ten input językowy, wkład językowy będzie prostszy, przyjemniejszy, czyli nie będzie działał negatywny filtr emocjonalny. Dopiero później można próbować z innymi rzeczami. Ważne jest też nie stresować się. Jeżeli dzisiaj tego nie rozumiem, to trudno. Nie chodzi o to, żeby zrozumieć każdą zasadę i wykuć wszystko, ale żeby czuć, kiedy i jak tych form używać. Bardziej intuicyjnie niż świadomie. Dlatego też warto znaleźć kogoś, z kim będziemy mogli rozmawiać w języku, kogoś przyjaznego, kto będzie trochę jak rodzice dla dziecka. Będzie cierpliwie pokazywał, tłumaczył, mówił wolniej, jeżeli trzeba, i powtarzał. Z kimś, z kim spontanicznie będziemy chcieli nawiązać kontakt. Mówienie, posługiwanie się językiem powinno wyjść z inicjatywy uczącego się, ze spontanicznej chęci kontaktu, a nie z przymusu wyprodukowania poprawnego zdania, które nie zawiera błędów. Oj, to był dosyć długi podcast, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Przy okazji powiem, że staram się tworzyć kurs języka polskiego, który byłby oparty na tej właśnie metodzie, na tym podejściu. Część dla zupełnie początkujących już istnieje, choć niestety nie jest dokończona, nie jest kompletna. Ma też już chyba ze 2 albo 3 lata, więc widzę wiele elementów, które chcę poprawić. Jeżeli zrozumieliście większość tego podcastu, no to nie jest ona dla was, bo jest dla zupełnie początkujących, ale bardzo chciałbym nie tylko poprawić ją i napisać do końca, ale też stworzyć kolejne części. Nie jestem jednak w stanie znaleźć obecnie tyle czasu, bo oczywiście muszę pracować, dawać lekcje, żeby się utrzymać. Myślę jednak, że ten czas, kiedy wrócę do pracy nad kursem Prosty Polski, się zbliża. Na Patronie mam już 59 patronów i ta liczba powoli rośnie. Dziękuję wam, którzy ze mną już jesteście. Jeżeli chcecie, żeby projekt się rozwijał, albo po prostu chcecie wesprzeć dalsze tworzenie tego podcastu, to zapraszam wszystkich pozostałych do dołączenia do naszej małej społeczności osób, które uczą się polskiego. A to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie wam za wysłuchanie tego odcinka. Transkrypcję znajdziecie naturalnie na moim Patreonie. W niej też mały słowniczek. Tym, którzy mnie wspierają, bardzo serdecznie dziękuję. Dla wspierających od poziomu 3 dolarów jest także grupa Polish with John na Telegramie. Możemy sobie tam właśnie rozmawiać. Mam też jeszcze wiele innych materiałów na Patreonie, do których zapraszam. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście trzymajcie się zdrowo, trzymam za was kciuki i do usłyszenia.